wysyłają Sputnika V na Węgry. Poruszenie w Rosji i Słowacja wysyła Sputnika V na badania. Rosja domaga się odebrania zamówionych dawek. Minister zdrowia Słowacji, Władimir Lengwarski, poinformował, że jego kraj przygotował już przesyłkę z rosyjską szczepionką Sputnik V do zbadania na Węgrzech. Rosjanie domagają się jednocześnie od Bratysławy odebrania 150 tysięcy zamówionych dawek preparatu. Wciąż liczymy na to, że w związku z zainteresowaniem szczepieniami Sputnikiem na Słowacji będziemy mieli w naszym kraju rosyjską szczepionkę, powiedział minister Lengwarski na konferencji prasowej. Na pytanie, czego spodziewa się po testach w węgierskich laboratoriach, odpowiedział, że chodzi o profesjonalną opinię na temat specyfiku. Oświadczył, że nie podpisze zgody na wykorzystywanie szczepionki, jeżeli będzie mieć wątpliwości co do bezpieczeństwa słowackich obywateli. Rosjanie żądali zwrotu. Strona węgierska zaproponowała zbadanie przesłanej na Słowację rosyjskiej szczepionki, gdy Słowacki Państwowy Instytut Kontroli Leków SUKL uznał, że brakuje mu jej dokumentacji, a Sputnik V został zbadany w Laboratorium Biomedycyny Słowackiej Akademii Nauk. Rosjanie uznali, że tym samym umowa została naruszona i zażądali zwrotu 200 tysięcy dawek Sputnika V. Minister zdrowia poinformował, że na posiedzeniu rządu w środę nie było mowy o ewentualnym odesłaniu szczepionek. Minister obrony Jaroslaw Nat podał z kolei, że Moskwa wezwała Bratysławę do odbioru przygotowanej dla niej nowej partii 150 tysięcy dawek szczepionki. Publikacja umowy niemożliwa. Umowy o dostawach szczepionki Sputnik na Słowacji nie można opublikować z uwagi na znajdującą się w niej klauzulę, że pokazanie dokumentu osobom trzecim wymaga zgody strony rosyjskiej, powiedział Lengwarski. Poinformował też, że dokument ten przekazał m.in. prezydent Zuzanie Czaputowej.